Hej dziewczyny, to zapraszam Was na kolejny test masek Uzu, tym razem maski z kapsułkami. Pod ostatnim filmem z maskami tydzień temu to były te maski Uzuber. Zadałam Wam pytanie, czy właśnie te testować, czy może jednak nie, czy może to Uzu jest jednak przereklamowane. Ale większość z Was zgodnie powiedziała, że tak, chcecie, abym przetestowała właśnie te maski kapsułkowe. Tak więc o to będziemy testować. Maski te kosztują 29 zł w Sephorze i przypomnę Wam tylko, ewentualnie powiem dla osób, które może są pierwszy raz, że ja te maski kupiłam na Korea Depart i zapłaciłam za nie 17 zł, w to wliczając oczywiście koszty wysyłki oraz dodatkowe opłaty, które nam zostały naliczone. Mówię nam, ponieważ te maski kupiłam razem z Olą z kanału Hates Alex K oraz Patrycją z bloga Interendo. I te maski mają podobną zasadę działania jak pozostałe maski Uzu, czyli nie mamy maski w płachcie zanurzonej w esencji, która tam się tapla przez dłuższy czas, tylko esencja jest osobno i tą esencję dopiero trzeba wprowadzić tutaj do maski, wypaćkać i dopiero tą maskę nałożyć na twarz. Z tego co patrzę obecnie na aplikacji Sephory, to w Sephorze są dostępne tylko te dwie maski, pozostałe trzy maski, które ja mam, nie są dostępne w Sephorze. Nie wiem, czy po prostu zostały wykupione, czy ich nigdy nie było. Wydaje mi się, tak jak patrzyłam, że tych masek, czyli Power Capsules, w ogóle nie widziałam. Tak mi się wydaje, natomiast wydaje mi się z kolei w drugą stronę, że ta chyba była, ewentualnie może była wyprzedana, ewentualnie coś. Tak mi się wydaje, że to jeszcze widziałam. Natomiast w tej chwili patrzę, że te dwie maski są dostępne, tak więc jeśli Was one interesują i okażą się fajne, no to myślę, że wtedy można by było zakupić, jeżeli nie chcecie kupować z Korea Depart. Ściszyłam telefon, bo mi zabrzęczał w międzyczasie. Więc myślę, że zaczniemy właśnie od tej maski. Po pierwsze dlatego, że ona ma tutaj różane płatki, a ja różanych płatków nie lubię, więc trzeba po prostu taką maskę mieć już z głowy. No ale też z drugiej strony dlatego, że ona po prostu jest dostępna na stronie Sephory, więc mogę trochę więcej o niej przeczytać. Napinająca i nawilżająca maseczka wyrównuje tekstury i nawilża skórę dzięki synergicznemu działaniu kapsułki z płatkami róży i tkaniną maseczki, aktywowanemu bezpośrednio przed aplikacją. Pomaga zwalczyć oznaki starzenia. Jak używać takiej maski? Należy nacisnąć kapsułkę z przodu saszetki, aby uwolnić aktywne składniki. Przed otwarciem rozmasować saszetkę, aby aktywować składniki i upewnić się, że formuła jest równomiernie rozprowadzona w saszetce i nasącza maseczkę. Otworzyć saszetkę, aplikować maseczkę, pozostawić na 10 do 20 minut. Maseczka jest właśnie na świeżo nałożona i powiem Wam, że na szczęście nie pachnie taką różą, jak kosmetyki pachną różą, tylko to jest bardziej zapach kwiatowy, ale faktycznie takich płatków różanych, czyli to na szczęście nie jest taki zapach, który by mi bardzo nie odpowiadał. Maska ma bardzo przyjemną tkaninę. To jest taka tkanina bardzo mięsista, gruba, elastyczna. Ona trochę mi przypomina kremowe maski z Mediusa. No i powiem Wam tak, emulsja, która jest w środku, jest kremowa. To nie wyglądało tutaj tak, jak sobie się bawiłam tym, ale jak w środku wyjęłam maskę, to zaraz Wam postaram się pokazać w jakiś tam sposób. Zobaczcie, to jest po prostu białe w środku. Zastanawiam się, czy może tutaj w środku nie ma jeszcze czegoś, co jakby jak się wstrzyknie tą ampułkę, to się miesza? Nie wiem, ale bardzo mnie to zdziwiło, że to było właśnie kremowe, takie białe. O kurde. I właśnie się nażarłam tej emulsji, która smakuje jak po prostu ohydne mydło. Więc ja w takim razie się zamykam. Wrócę do Was, jak już ta maska zacznie wysychać. Zobaczymy po jakim czasie. I mam nadzieję, że więcej mi nie będzie ciekła do buzi, bo ten smak był paskudny. No nie zapowiada się dobrze, słuchajcie, nawet 15 minut nie minęło i maska już mi zaczyna odchodzić, więc... O Jezu, jaka jestem biała, zaczęłam biały nos. No, nieźle, nieźle to wygląda. Zaraz zobaczymy, jak się emulsja wchłania. Jeśli chodzi o zapach, to powiedziałam, że nie jest taki zły, ale jednak jest. Jak się go trzyma pod nosem przez 15 minut, to po prostu aż mi było niedobrze już pod koniec. Więc jeżeli nie lubicie kwiatowych zapachów, to nie jest płachta dla Was, jeżeli to są zapachy, które Wam ciężko znieść. No to ten zapach nie będzie dla Was, bo on był taki mało fajny. Ale wrażenie na skórze jest dobre. Słuchajcie, naprawdę jest takie fajne. Takie właśnie mięciusie, milusie, takie właśnie nawilżone. No, podoba mi się. Dobra, to, czyli mamy taki początek całkiem fajny. Początek jest dobry, jest pozytywne wrażenie. Naprawdę buzia jest teraz taka aksamitna, taka miła w dotyku, nawilżona. No powiem Wam, że naprawdę wrażenie jest bardzo fajne po zdjęciu tej maski. Naprawdę skóra się wydaje taka odżywiona i właśnie
taka napompowana dobrymi składnikami, taki wiecie, miłki, mokry beauty blender, tak od środka, taka rozpulchniona, o, to jest dobre słowo, rozpulchniona, naprawdę fajne, fajne jest wrażenie, podoba mi się to wrażenie, jakie mi teraz na skórze zostawiła. Dobra, nie powinnam się dotykać, część z Was zawsze zwraca mi uwagę po maskach, że ja się tak strasznie dotykam do twarzy, ale chodzi o to, że żeby Wam opisywać to, jakie mam wrażenie na skórze, no to chcę się cały czas dotykać, żeby mi jakieś, wiecie, nowe przymiotniki przychodziły do głowy, żeby, wiecie, coś mi się działo w mózgu i żeby mi się łatwiej myślało, żeby łatwiej mi było opisać po prostu Wam to, co mi się dzieje, wiecie, na twarzy, dlatego ja się tak dotykam i smaruję. Na początku oczywiście wmasowuję emulsję, więc wiadomo, że się trzeba dotykać, ale potem to już jest właśnie takie wrażenie. No i nie kleje się buzia, o, ale autentycznie po prostu nic a nic, naprawdę, no jestem pozytywnie zaskoczona, jestem napompowana, jest szansa, że może ta seria będzie fajna, że może ta seria tych masek akurat będzie dobra, jeżeli te płachty będą takie podobne, no to możliwe, że właśnie będzie fajna seria i to będą maski, które będę mogła Wam polecić, bo nie chciałam nagrywać kolejnej, wiecie, mas serii takiej na zasadzie, że nie kupujcie tego maska do kinu, nie. To jest fajne. Gdyby nie ten zapach przy tej masce, to byłaby naprawdę jedna z lepszych masek. Nie pamiętam, czy na początku, jak nakładałam tą maskę, przyrównałam ją do jakiejś maski, natomiast pod ostatnim filmem, tymi uzomisiami, jedna z Was mi napisała, że mogłabym to robić i ja to robiłam, tylko że akurat tamte misiowe nie było do czego przyrównać, bo były po prostu beznadziejne. Natomiast tą przyrównałabym do kremowej maski z Mediusa, a kremowe maski z Mediusa są jednymi z moich ulubionych masek. To są naprawdę świetne maski. Dobra, to ja w takim razie nie przedłużam. Jestem pozytywnie napompowana teraz na kolejne maski i z wielką chęcią będę je próbować, bo tak miałam taki wiecie, no na zasadzie, że kurde, nie chcę, bo znowu będę narzekać, ale ta maska była super. Bardzo mnie to cieszy. Jedyna rzecz, o właśnie, teraz mi się przypomniała, jedyna rzecz to to, że jak wyciskałam to mogłyście zobaczyć, że tam jednak w tej kapsułce trochę tej emulsji zostało na bokach, bo ona się tak wgniotła, że tam z boku się zrobiły takie ranty. I to nie było zbyt fajne, bo mam wrażenie, że jednak mogłabym trochę więcej tej emulsji wycisnąć. I zastanawiam się, wiecie co, jak będzie z tą maską o tą. Bo tutaj nie będę widziała, czy wycisnęłam już całą kapsułkę, czy tej emulsji coś tutaj zostało, więc zobaczymy. W ogóle ten kokon jest naprawdę śmieszny. To naprawdę wygląda prawie, że jak prawdziwy kokon. I jutro sobie zrobimy tą maseczkę. Będziemy się jutro liftingować. Dzisiaj zrobimy sobie kolejną maskę, która jest dostępna w Sephorze, czyli to jest maska z kokonami. Jak widzicie, ja już kapsułkę wgniotłam, już mocno rozmasowałam tą maskę, a czytając to, co jest napisane w aplikacji Sephora, to w zasadzie nic nie jest napisane, słuchajcie. Ujędrniająca maseczka do twarzy, która zmiękcza i wyrównuje kolor skóry. I nic więcej nie ma napisane. Więc zobaczymy w takim razie, czy ona ujędrni mój kolor skóry, bo czy zmiękczy, czy nie ujędrni, wyrówna kolor skóry, bo jędrności nie będziemy w stanie sprawdzić, no nie ma takiej opcji, no ale może wyrówna kolory skóry, chociaż moja skóra dzisiaj jest wyjątkowo, wyjątkowo powiedzmy, że równa, chociaż tu mam jakieś tam zaczerwienienia, no nie wiem, zobaczymy, może będzie cokolwiek widać. Dobra, już wydaje mi się, że rozmasowałam wystarczająco mocno. Jeszcze chciałam Wam tylko dopowiedzieć a propos tej maski różanej z wczoraj, że ten zapach róży bardzo długo utrzymywał się potem na skórze, także jeżeli to nie jest zapach dla Was, to nawet jeżeli wytrzymacie 15 minut, to ten zapach po prostu potem dalej siedzi na skórze, nawet jeżeli posmarujecie się kremem. I ja często jest tak, że zostawiam te maski na opakowaniu i powiedzmy następnego dnia, jak się maluję, to używam tej maski tak jakby a la chusteczki mokrej, wiecie, żeby zmyć sobie z rąk jakieś tam brudy po makijażu, Boże, nie umiem się wypowiedzieć. No to cały czas pachnie różą. Minęło 24 godziny, no dalej pachnie różą ta maska. Dobra, nakładamy to. Mija już prawie 20 minut, więc zdejmuję już maskę, chociaż mogłabym ją jeszcze trzymać. Możecie zobaczyć, że ona jest jeszcze cały czas dosyć wilgotna, ale wolę ją już zdjąć. Natomiast jeśli chodzi o emulsję, będę sobie wymasowywać i mówić do Was, to ona była taka slimy, taka wiecie, śluzowata, taka śliska, przez co maska bardzo źle się nakładała, bo po prostu nie byłam w stanie jej utrzymać między palcami, bo mi się wyślizgiwała z dłoni. Musiałam paznokciami brać i się bałam, że ją rozerwę. W sumie jak na to, jak mi się wydawało, że jest mokra maska, to bardzo, bardzo mało emulsji zostało w środku. No i maska ma liftingować i wyrównywać kolory skóry, więc niestety nawilżenia tutaj dużego tym razem nie mamy. Natomiast czy ona wyrówna kolory mojej skóry? Nie powiedziałabym jakoś szczególnie.
Ale z drugiej strony ja nie miałam zbyt wiele do wyrównywania, a liftingu, no sorry, no przy takim jednorazowym użyciu to liftingu nie zobaczymy, a ja używam tak dużo masek, że pewnie jeżeli jakiś lifting jest, to od wszystkich razem wziętych po prostu. Buzia się nie klei, tak samo jak po wczorajszej maszce, tak i po tej się nie klei, co myślę, że jest duży plus, bo jednak w większości przypadków jak tej emulsji nam na twarzy zostaje, no to jednak twarz się jakoś tam klei, mocniej albo mniej, to zależy oczywiście od emulsji, natomiast w tym wypadku w ogóle nic się nie klei, więc też fajna jest ta emulsja. Więc mamy kolejną maskę, która jest naprawdę całkiem fajna, co prawda, tak jak mówię, przy tamtej czułam wczoraj bardzo duże nawilżenie i naprawdę byłam pod dużym wrażeniem, tak przy tej to jest tak... Tak, na zasadzie tak średnio najeżdża. W sensie jest fajna, jest elastyczna, jest miękka, tylko że emulsja jest obślizgła, ciężko się ją nakłada, a efekt jest taki mierny. To znaczy nie czuję teraz potrzeby nawilżania skóry, natomiast z drugiej strony to na pewno jest za mało, żebym mogła iść tak spać. Muszę na pewno nałożyć sobie wieczorną pielęgnację, więc ona jest taka akurat tutaj po środku, bym powiedziała. No ale jest okej. Okay. Wiecie co, tak się teraz przyglądam jednak mojej twarzy, że ja mam tutaj czerwone. Nie wiem, czy to będzie widać, ale widzicie? Tu, gdzie była maska, tu i tu, mam czerwoną skórę. Tak jakby jednak mi podrażniła skórę. Dopiero teraz jak się przyjrzałam, to tak zobaczyłam, że mam podrażnioną skórę. Ciekawe, bo nie czuję żadnego pieczenia, nie czuję, nie wiem, żadnego nieprzyjemnego uczucia, nie czułam, jak ją miałam na twarzy, a jednak... Może ona wyrównała kolor skóry do mojej czerwonej skóry i stwierdziła, że muszę mieć całą czerwoną buzię. Okej, okay, czyli to już nie jest taka maska, że średnia, tylko coś tutaj nie zagrało z moją skórą. Coś tutaj się niedobre... Znaczy nie wiem, czy niedobrego zadziało, no ale coś się zadziało, co podrażniło moją skórę, bo tutaj ewidentnie jestem czerwona. Mam nadzieję, że to widać. Chyba widać. Patrzę w podgląd i widzę, że widać. Tak więc tak... No ciekawa jestem. Ciekawa jestem, czy ta maska u innych też takie wrażenie robiła, czy nie. Dobra, dzisiaj przy okazji maseczki robimy eksperyment, czyli zostawiam z tyłu odsłonięte okno, tak żeby wpadało światło. Mam przed sobą lampę zapaloną, mam górne światło zapalone, więc zobaczymy. Nie nagrywam żadnego makijażu, więc nawet jeżeli będą nam świrować kolory, to nic się takiego nie będzie działo. To tylko maska. A maska, jaką dzisiaj użyję, to jest maska z miodem. Z reguły jest tak, że jeżeli mamy miód w masce, no to maska będzie dobrze nawilżać i dobrze odżywiać, no bo takie są właściwości miodu. Zobaczymy, jak będzie tym razem i z kapsułką jest tak samo, jak było z tą kapsułką z różą. To znaczy tutaj się gromadzi trochę tej emulsji i ciężko ją tam wcisnąć do środka i mam wrażenie, że niestety, ale trochę tej emulsji tracę. No to czas już zdjąć maseczkę, bo już mi się tu powoli zaczyna odklejać. Poza tym mija 20 minut i tak jak Wam wspominałam, z reguły nie trzymam masek dłużej, bo mi się to nie sprawdza po prostu, no. Dobra, wmasowuję. Emulsja bardzo przyjemna w dotyku, jest taka aksamitna, coś takiego, więc naprawdę fajnie się rozmasowuje. Bardzo szybko się emulsja wchłonęła, już nie jest taka aksamitna, robi się powoli lepka, ale ta aksamitna twarz była naprawdę bardzo przyjemna. To ostatnio mówiłam chyba o serum z Decler w ulubieńcach. Ono też dawało właśnie takie wrażenie, ale tam to wrażenie pozostawało dłużej. Teraz w tej chwili twarz się klei i to tak się klei mocniej. Chyba w poprzednich maskach się tak nie kleiła, o ile się nie mylę, ale już czasami, powiem Wam, że czasami się gubię, która maska co robi, a nawet jeżeli robię dzień po dniu. Twarz jest przyjemnie odżywiona, twarz jest przyjemnie nawilżona, ale nie ma takiego szału. Powiem Wam, że przy tej pierwszej masce naprawdę zrobiła na mnie wrażenie ta maska. Owszem, płachta jest fajna, płachta jest elastyczna, jest taka mięsista, przyjemnie się ją na twarzy trzyma, zapach był całkiem w porządku, emulsji było bardzo dużo, ale powiem Wam, że ten efekt na twarzy w zasadzie już zanika. Tak jak zaczęłam rozsmarowywać emulsję, to wydawało mi się, że jest fajne, natomiast w tej chwili, dwie minuty po, jak to już się wszystko wchłonęło, to już tak nie ma takiego fajnego uczucia. Już jest takie na zasadzie... Przydałoby się coś na buzię nałożyć, no po prostu, bo to już wszystko wyschło, już teraz została ta warstwa taka lepka i ona już nie jest taka przyjemna, już to uczucie znika, więc troszkę szkoda, bo w tych poprzednich maskach nie było tak, żebym jeszcze zanim w ogóle skończyła do Was mówić, już mi to uczucie zanikało, a tutaj muszę nałożyć wieczorną pielęgnację, jak będę szła spać, jeszcze nie idę, bo jak widzicie jest jeszcze jasno, która jest godzina i jest po 6 w tej chwili, więc jest jeszcze wcześnie, ale no, będę musiała właśnie nałożyć wieczorną pielęgnację zanim pójdę spać, bo to będzie za mało. No to dzisiaj kolejna maska i dzisiaj weźmiemy sobie Power Capsule. Zostały mi już dwie kapsułki tylko i tutaj mamy Lightning, jak Grease Lightning normalnie, a tutaj mamy Recovery, więc tą Recovery zostawię na koniec. Z myślą o tym, że to będzie taka odżywcza, więc może będzie super fajna.
chociaż one na razie nie były w sumie takie złe. Tą kapsułkę już zmaltretowałam, wcisnęłam tutaj do maski, ale wiecie co, że ja dopiero teraz to odkryłam, że ta maska, która tutaj się znajduje, ona już jest w emulsji. Bo przyjrzałam się składnikom i cały czas myślałam, że to jest po prostu to samo, tylko dwa razy napisane, ale nie. Tutaj mamy składniki kapsułki, a tu mamy składniki maski. I w tych składnikach maski również znajdują się składniki płynne, typu woda, gliceryna, jakieś tam ekstrakty, coś tam, coś tam. Więc wygląda na to, że te wszystkie maski tak czy siak są zanurzone w jakiejś tam emulsji, a po prostu tutaj, wiecie, kapsułkę mocy im dociskamy i dodajemy jakieś tam odpowiednie ekstrakty. Tak było też w przypadku tych pozostałych masek, bo sprawdziłam, że też są właśnie dwie takie kolumny składników, tak więc... To tak tytułem wyjaśnienia, bo pewnie o tym nie powiedziałam, a jakbym to zostawiła na przykład na koniec, to pewnie bym o tym zapomniała, więc wolę Wam powiedzieć od razu. A ja teraz w takim razie przechodzę do nakładania maski. Dobra, ta maska ma zupełnie inną strukturę. Ona ma strukturę takiej bardzo delikatnej siateczki, natomiast niestety mocno mi się ześlizguje z twarzy i kapie mi do ust, więc ja już kończę mówić, odezwę się do Was później. Dobra, standardowo maska 20 minut i już ją zdejmuję. Już poza tym czuję, że zaczyna mi odchodzić, chociaż jeszcze nie wygląda. Ale wydaje mi się, że to przez to, że widzicie, jest taki bardzo, bardzo cieniutki materiał. Naprawdę, ja Wam jeszcze tak go pokażę, bo nie wiem, czy było go dokładnie widać. Więc mega, mega cienki materiał, ale bardzo mocno nasączone, aż mi się lało po rękach. I w ogóle dla osób, które pytają na przykład, czemu ja nie wmasowuję sobie tej emulsji w szyję? Po pierwsze, nie lubię. Ja jestem gruba i tutaj na szyi mi się, wiecie, robią takie różne zgłębienia. I jak ja mam to wmasowane w szyję, to mi potem tutaj się klei, zbiera się kurz, po prostu nie lubię. Zazwyczaj jest tak, że to, co mi zostaje, wmasowuję sobie w ręce i po prostu tutaj dalej w przedramiona. Natomiast w szyję raczej po prostu nie lubię tego. Jeśli chodzi o uczucie na skórze w tej chwili, to jest bardzo przyjemne. Jest takie... Nie wiem, do czego to przyrównać, ale jak zakładacie... Głupio to zabrzmi. Zakładacie rajstopy na nogi i jeżeli to są bardzo dobrej jakości rajstopy, nie takie jakieś tam za 15 zł, które mają taką dziwną fakturę, ale jak zakładacie takie naprawdę wysokiej jakości rajstopy, to właśnie skóra jest w dotyku taka jedwabna, taka... Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, bo ja nie umiem kompletnie tego wytłumaczyć. To właśnie w tej chwili moja skóra tak się czuje. Jest taka fajna, bardzo przyjemna. Jeśli chodzi o nawilżenie, odżywienie... To powiedzmy, że ono jest ok, to nie ma takiego szału, jednak ta pierwsza, widzicie, różana jakoś postawiła tą poprzeczkę bardzo wysoko, chociaż się nie spodziewałam, myślałam, że to będzie najgorsza maska i dlatego wzięłam ją na początek, a ona była po prostu tak na razie najlepsza, ale powiem Wam, że ta jest całkiem fajna. Dodatkowo w tej masce mieliśmy, wiecie, taką drugą maskę, tak zwaną tą zabezpieczającą. Tamte poprzednie tego nie miały, ta jest ewidentnie, no zresztą widzieliście, że jest po prostu cieńsza niż tamte. Zresztą widać, że to jest chyba po prostu może jakaś tam inna seria. Więc powiem Wam, że całkiem fajna jest ta maska. Nie jest taka, wiecie, super wypasiona, natomiast naprawdę przyzwoita. Moja buzia w tej chwili nie klei się, co jest bardzo na plus, bo po tej wczorajszej miodowej się kleiła. Jest na plus, nie klei się, jest fajnie odżywiona. Znowu jest wcześniej tak jak wczoraj, jest właśnie tak po 6 mniej więcej, więc ja w tej chwili mogę sobie zostawić tak moją skórę, no ale wieczorem już będę musiała naciapać tej wieczornej pielęgnacji. Zresztą jak oglądałyście film z wieczorną pielęgnacją, no to wiecie, że ja tego troszkę na wieczór kładę, a w tej chwili po prostu to, co mam na twarzy, to mi wystarczy. No i przyszedł czas na ostatnią kapsułkę, Power Capsule Recovery, czyli maseczka, która chyba pomaga odżywiać, nie wiem, takie mam wrażenie. Podobają Wam się moje uszka? Mój mąż jak zobaczył te uszy, to tak popatrzył na mnie dwuznacznie, tak Więc chyba mu się skojarzyło. W sumie tak jak patrzę, to faktycznie jak taki króliczek trochę Playboya. Co prawda wydawało mi się, że one są trochę inne na zdjęciu. Nie wiem czemu, bo są identyczne na zdjęciu, ale może miałam jakieś zaćmienie, nie wiem. No ale stwierdziłam, skoro przyszły, to założymy je dzisiaj jako ostatni taki akcent na maseczkę kapsułkową. Ja już tutaj wymieszałam wszystko, wycisnęłam co potrzeba, zmieszałam na dole, więc sobie po prostu maseczkę nałożę. No, nie nakłada się ta maska łatwo, to na pewno. Jest bardzo cienka, bardzo delikatna. Na szczęście nie porwałam jej nigdzie, ale trochę się trzeba namęczyć, żeby ją dobrze nałożyć. Ja ją tak przytrzymuję, bo to mi zjeżdża do ust i niestety znowu się zaraz tego napiję, a to w smaku dobre nie jest, natomiast maska sama w sobie, przynajmniej ta wczoraj, działała całkiem nieźle, więc zobaczymy, jak będzie z tą maską. W takim razie ja sobie troszeczkę ją potrzymam i za chwilę do Was wrócę. No to czas zakończyć już ten test, zdejmuję ostatnią maskę i zobaczymy, jaki będzie efekt finalny, jeśli chodzi o te maski kapsułkowe.
Emulsji zostało bardzo dużo i też jest taka przyjemna, jak właśnie po wczorajszej masce. Ta buzia jest taka bardzo fajna w dotyku, taka gładziutka, taka aksamitna. Wydaje mi się, że to też ma związek z rodzajem maski. Po prostu ten rodzaj jakby tkaniny, on też powoduje, że nasza twarz potem wydaje się trochę inna w dotyku. Jednak te tkaniny mają znaczenie, na jakiej jest maska. Niezbyt duże, bo moim zdaniem jakby jeżeli maska ma zadziałać i wiecie, ta esencja się wchłonąć w naszą twarz, to się wchłonie. Ale mimo wszystko czasami te tkaniny no, robią różnicę. Nie dużo, tak jak mówię, ale czasami robią. Więc podsumowując te wszystkie maski kapsułkowe, powiem Wam tak. Pod filmem z maskami z uzomisiami jedna z Was mi napisała, że bez sensu jest oceniać maskę, że ona kosztuje 25 zł i pod tym kątem ją oceniać, bo ja mówiłam, że 25 zł nie jest warta, skoro producent na stronie Korean Depart na przykład wycenił ją na 2 dolary, więc to, że Sephora dokłada swoją prowizję, to nie powinno mieć znaczenia. I może coś w tym jest. Jestem ciekawa, jakie Wy macie zdanie na ten temat. No bo faktycznie na Korea Depart te wszystkie maski Uzo można kupić za dolara, półtora do 3 max, więc powiedzmy, że generalnie do 10 zł. Tylko tyle, że tak, musimy dopłacić za wysyłkę, musimy dopłacić też ewentualnie dodatkowe opłaty, jakie będą nam naliczane. No ja Wam mówiłam, że w przypadku tych masek, tego zamówienia, my miałyśmy doliczone dodatkowe opłaty, więc summa summarum, mnie ta maska kosztowała 17 zł, więc co z tego, że jakby kupiłam ją de facto, nie wiem, za te powiedzmy 2,5 dolara, nie pamiętam już nawet ile, bo kupowałam to w czerwcu, jeżeli suma summarum, wszystkie dodatkowe koszty i tak się złożyło na 17 zł, więc nie wiem, jestem bardzo ciekawa, jakie macie zdanie właśnie co do tego, że na ile wyceniła to Sephora, czy też jakby tak, na ile wycenił to dystrybutor dalej, a na ile można to kupić na Korean Depart i że skoro producent wycenia na 2 dolary, to powinnyśmy jakby oceniać tą maskę na 2 dolary. Więc zróbmy tak, jeżeli mam oceniać tą maskę jakby za tyle, za ile mogę ją kupić, czyli czy to jest 17 zł, czy to będzie 25 zł w Sephorze, czy ileś tam, to nie wiem, czy bym się pokusiła o te maski. One nie są złe, nie zrozumcie mnie źle, to są naprawdę fajne maski. Ale 25 zł już w dobie, w tej chwili tego, ile masek jest na rynku, jakie one mają ceny i jakby wiecie, no po prostu jest pełen przekrój, naprawdę można znaleźć dobre maski za połowę tej ceny. No to wiecie, to dlatego wydaje mi się, że po prostu można sobie je spokojnie odpuścić. Może ta pierwsza, ta z różanym ekstraktem, ona była dobra, ona zrobiła na mnie naprawdę bardzo dobre wrażenie, pomimo tego zapachu, którego ja osobiście nie lubię, ale wiadomo, że zapach róży to jest indywidualna sprawa. Natomiast jeżeli spojrzymy właśnie w drugą stronę, czyli na to, na ile wycenił producent, i tutaj będzie właśnie ta cena około 10 zł, to okej, to ja bym była w stanie powiedzieć, że jeżeli one byłyby za 10 zł, to myślę, że warto byłoby kupić, bo to jest fajna koncepcja mieszania tych emulsji, fajna, wiecie, esencji, fajna koncepcja jakby mieszania tych składników, czy to w masce z misiem, czy to w masce z kapsułkami. Podejrzewam, że te ze strzykawkami jakby z defaultu są droższe na stronie, nawet nie, tak jak mówię, nie pamiętam ile kosztowały. Ale jeżeli mam spojrzeć na to, że producent wycenił je, dajmy na to, na te 2 dolary, to uważam, że są ok. To za te 2 dolary, czy tam powiedzmy za około 10 zł, uważam, że można by było je kupić i powinnyście być zadowolone. Natomiast za 25 zł, no obawiam się, że jednak ten efekt jest po prostu niewystarczający, niedostateczny, żeby w ogóle to jakby wiecie, usprawiedliwiało taką wysoką cenę. Więc to tyle, jeśli chodzi o te maski. Mam nadzieję, że Wam trochę przybliżyłam i że wiecie, czy chcecie kupić, czy nie chcecie kupić. Tylko też pamiętajcie, że każda skóra jest inna, inaczej reaguje na te maski. I ja jak na przykład tych masek misiowych bardzo nie lubię, uważam, że to są buble, tak na przykład Ola te maski uwielbia i uważa, że one są rewelacyjne. Więc wszystko zależy od naszej skóry, od tego, jakie mamy potrzeby, na ile mamy skórę nawilżoną, jaki mamy rodzaj skóry i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dużo czynników, które będą wpływać na to, czy dana maska nam odpowiada, czy też nie. No to nie przedłużając, dziękuję Wam w takim razie serdecznie za oglądanie. W następną niedzielę będą maski z Isany, nowość z Rossmana, którą na Instagramie stwierdziłyście, że warto, żebym przetestowała i dała Wam znać, jak mi się sprawdza. Tak więc następną niedzielę będzie Isana. A Wy pod filmem proszę dajcie mi znać, czy miałyście te maski, jak Wam się one sprawdzają, ewentualnie czy macie ochotę je kupić, jakie jest Wasze zdanie właśnie na temat tego, jak oceniać takie maski, które kupujemy z zagranicy, czy oceniać je według ceny, którą daje na przykład dystrybutor na Polskę, czyli Sephora, czyli na przykład 25 zł, czy oceniać je właśnie tak jak wycenił je producent, czyli za 10 zł. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, więc napiszcie mi na dole, co sądzicie właśnie o takim podejściu, które podejście według Was jest lepsze. Jestem bardzo ciekawa, co napiszecie, mam nadzieję, że wywiążą się z tego jakieś fajne, ciekawe dyskusje i pogadamy sobie na ten temat.
A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Pa, pa! Thank you.